Pixar w pudełku. Odwiedzimy wspaniały świat programów do rigowania. Tworzenie postaci zaczynamy od pakietu modelowania. Składa się on z makiet, czyli rysunków lub rzeźb z gliny. Wskazują, jak modelować postać. Przy ważnych postaciach rysunków jest dużo. Przy mniej ważnych wystarczy nawet szkic na serwetce. Na tej podstawie tworzymy model w komputerze. Podobało się wam rigowanie głowy bałwana? W tej lekcji stworzycie postać tak, jak my tworzyliśmy bałwana do krótkometrażówki Szklana pułapka. Technik odrigowania najpierw rozmawia z animatorem o potrzebnych kontrolerach. Postaci żołnierzyków w Toy Story są plastikowe, stąd sztywne ruchy. Natomiast gumowy wąż jest elastyczny. Utrzymanie charakteru materiałów daje wiarygodność. Technik i animator ściśle współpracują, by animator dostał wszystkie kontrolery potrzebne do ożywienia postaci. Animator sprawdza zasięg ruchu różnymi testami, na przykład kalistenicznym. Ostatecznym sprawdzianem jest zwykle pełna scena. Napiszecie kod, by zaprojektować model, a potem zrigujecie go przy użyciu funkcji znanych z poprzedniej lekcji. Narysujecie figury, połączycie je, żeby stworzyć postaci, dołożycie funkcję przesunięcia, skalowania i obrotu, a w końcu wszystko połączycie. Dodatkowo pokażemy wam, jak animować modele. Najpierw zastanówmy się, co właściwie robimy. Modele mają wspólną cechę. Dla komputera model to tylko zbiór poszczególnych figur. Komputer przechowuje każdą figurę jako obiekt. Nie znacie obiektów? Link poniżej. Żeby stworzyć koło, w obiekcie umieścimy wszystkie dane potrzebne w tym celu komputerowi. W pierwszym ćwiczeniu zrobicie koło, korpus bałwana. Nie umiecie kodować? Jest krótkie wprowadzenie. Spiszcie się na medal!